Dziś w programie. O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. O odnalezieniu zbiorowej mogiły w lesie na warszawskiej Białołęce. Powiemy także o Henryku Sławiku, bohaterze trzech narodów. Po raz czwarty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W uroczystościach w Markowej uczestniczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Na ścianie pamięci znajdującej się w Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej odsłonięto kolejne tablice z nazwiskami mieszkańców Podkarpacia ratujących Żydów. 24 marca 1944 roku w Markowej Józef Ulma, jego żona Wiktoria, będąca w ciąży i pozostałe sześcioro dzieci zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów. Ich winą, według oprawców, było udzielenie pomocy Żydom. Oni też zostali rozstrzelani. W Markowej Żydzi ukrywani byli jeszcze w pięciu innych domach. Historia ta stała się w ostatnich latach symbolem Polaków ratujących Żydów, właśnie, a na pewno symbolem tych wszystkich, którzy zginęli za pomoc Żydom. Sposoby ratowania Żydów jakby zależały od czasu i metod, jakie stosował okupant. Historycy są prawie pewni, że ostatecznie plan wymordowania Żydów, a nie na przykład ich zgettoizowania czy wysłania wcześniej na przymusową emigrację, pojawił się dopiero w roku 1941. Na początku roku 1942 dopracowano szczegóły tej akcji likwidacyjnej na konferencji w Wannsee pod Berlinem i następnie wprowadzono to w życie i rok 1942 i 1943 były tym czasem, kiedy wymordowano najwięcej Żydów. Na początku Żydzi mogli funkcjonować, może nie oczywiście normalnie. Getta wprowadzano najczęściej w roku 1940, 1941, więc jeśli ta pomoc w tym bardzo początkowym czasie była, a była, no to ona polegała na przykład na ułatwianiu wyjazdów Żydom z Polski, czy na tereny Związku Sowieckiego, czy na tereny Węgier, a później przez Węgry na inne obszary. Właściwa pomoc, o której myślimy, to jest rok 1942, 1943, 1944, a na zachodnich ziemiach polskich jeszcze pierwsze miesiące roku 1945. To była pomoc zorganizowana i pomoc indywidualna i na jaką zwrócimy uwagę, no to będą bardzo różne aspekty tej pomocy. W okupowanej Polsce we wrześniu 1942 roku w podziemnym biuletynie informacyjnym opublikowano oświadczenie będące protestem przeciwko zbrodniom dokonywanym na społeczności żydowskiej. W tym samym czasie powstał z inicjatywy społecznej Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. Funkcjonował do początku grudnia, kiedy to w strukturach państwa podziemnego powstała Rada Pomocy Żydom Żegota. Organizacja dostarczała żywność, odzież i lekarstwa do getta. Pomagała w ucieczkach na aryjską stronę i szukała bezpiecznego schronienia tym, którzy przeszli za mur. Ważną rolę w udzielaniu pomocy odegrał Kościół. Księża wystawiali świadectwa chrztu ratowanym Żydom. To w katolickich sierocińcach oraz klasztorach schronienie znalazły dzieci wyprowadzone z warszawskiego getta przez Irenę Sendlerową. Żydzi zaopatrywani byli w fałszywe dokumenty produkowane przez specjalną komórkę legalizacyjną Polskiego Państwa Podziemnego. Nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, jak wielu Polaków ratowało Żydów i jak wielu Żydów zostało ratowanych dzięki Polakom, bo też co innego jest, ilu pomocy udzielono, a ilu przeżyło, dlatego że też nie wszyscy przeżyli, którym udzielano pomocy na pewnym etapie. Takie szacunki ze strony historyków o tym, jak wielu Polaków zaangażowało się w pomoc Żydom, są bardzo rozbieżne i oscylują między
kilkudziesięcioma tysiącami, a nawet niektórzy podają 300 tysięcy i nawet więcej. Trudno powiedzieć. Myślę, że badania Instytutu Pamięci Narodowej w przyszłości pozwolą, aby te szacunki były mniej rozbieżne. Natomiast jeśli mówimy o tych, którzy uratowali się dzięki Polakom, to taką szacunkową liczbę, jaką możemy podać, to jest kilkadziesiąt tysięcy. Bliżsi jesteśmy przy szacunkach dotyczących liczby Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom. I tutaj możemy powiedzieć, że było ich około tysiąca. Co najmniej kilkaset, może troszkę ponad tysiąc. Nazwisk mamy ustalonych do tej pory, ale cały czas pracujemy nad tym tematem i ciągle pojawiają się nam nowe historie, nowe przypadki nie tylko ratowania, ale nawet i śmierci za ratowanie Żydów. Instytut Pamięci Narodowej przygotował portal www.życiezażycie.pl. Stawia on sobie za cel upamiętnienie obywateli II RP, którzy w czasie II wojny światowej byli represjonowani przez okupanta niemieckiego za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej. Zamieszczone są tu także relacje osób uratowanych przez Polaków. W warszawskim zoo na ścianie willi, zwanej domem pod zwariowaną gwiazdą, w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odsłonięto tablicę upamiętniającą Jana i Antoninę Żabińskich. Dzisiaj odsłaniamy tą niewielką i skromną tablicę poświęconą wielkim ludziom, wielkim sercem i miłością. Dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Jan Żabiński i jego żona Antonina. W czasach, gdy potop niemieckiego zła zalewał nie tylko Polskę, ale inne państwa Europy, oni w tym miejscu zbudowali arkę. Arkę, na którą zabrali około 300 Żydów. Część nazwisk widnieje na tej tablicy. Oni uratowali te osoby, ryzykując każdego dnia przez lata swym życiem. I doczekali czasu, gdy wody potopu zła opadły. Ocaleni pamiętali o ich czynach. 20 lat po wojnie oboje zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Inicjatorem upamiętnienia Jana i Antoniny Żabińskich był IPN. W Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Telewizja Polska w programie pierwszym pokazała film Pol Mission – Tajemnice paszportów w reżyserii Jacka Papisa. Koproducentem obrazu jest Instytut Pamięci Narodowej. Jest to kontynuacja filmu Paszporty Paragwaju. Pierwszy film Roberta Kaczmarka, Paszporty Paragwaju, tak jak tytuł taki barwny wskazuje, to paszporty krajów Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej pozwalały polskim dyplomatom pomagać polskim obywatelom żydowskiego pochodzenia, ale nie tylko, w ogóle Żydom, bo także Żydom pochodzącym z terenów III Rzeszy, po to, żeby ich ratować w czasach Holokaustu. Drugi film, Pol Mission, Tajemnice paszportów w reżyserii Jacka Papisa, to kontynuacja tego, o czym opowiadał pierwszy film. Pierwszy film skupiał się na grupie berneńskiej Aleksandra Ładosia. Opowiadał o kilku polskich dyplomatach, rzeczywiście oddanych tej sprawie. Trzeba powiedzieć, że cały ten temat, cała ta historia jest niezwykle dynamiczna i dopiero rozwijająca się. To jest cały paradoks. Minęło 80, prawie 80 lat od tych wydarzeń, a my tymczasem dopiero odkrywamy pewne tajemnice związane z pomocą. No i właśnie tu jest najważniejsza kwestia. Kogo? Jak się okazuje, rządu polskiego na uchodźstwie, tak zwanego rządu londyńskiego, który bardzo szeroko poprzez swoje placówki, poprzez działających dyplomatów starał się tą pomoc rozwijać. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to nie jest ostatni film, że spodziewamy się kolejnych produkcji. Pewnie kolejny, trzeci film będzie poświęcony Tadeuszowi Romerowi. 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Popularno-naukowy portal historyczny Przystanek Historia.pl przygotował kilka artykułów poświęconych problematyce ratownictwa ludności żydowskiej przez Polaków.
Chciałbym Państwu zaproponować do przeczytania artykuł przygotowany przez panią dr Karolinę Trzaskowską-Kubasik, zatytułowany Mieszkańcy Buzka Zdroju niosący pomoc ludności żydowskiej. Wybrane przykłady. Na terenie Kreishauptmannschaft Busko w trakcie okupacji niemieckiej mieszkało około 26 tysięcy Żydów. Znaczna ich część została zamordowana przez Niemców, ginąc w obozach koncentracyjnych i zagłady w Bełżcu, Treblince i Auschwitz-Birkenau. Autorka artykułu ustaliła z imienia i nazwiska blisko 9 tysięcy mieszkańców powiatu Busko pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli w ramach Holokaustu. W swoim tekście autorka przywołuje wybrane przykłady osób, Polaków, mieszkających na terenie powiatu Busko, którzy udzielali pomocy ludności żydowskiej, nie bacząc na grożące kary, w tym przede wszystkim grożącą im i ich rodzinom karę śmierci. Jednym z przykładów, które przywołuje autorka artykułu, jest pani Irena Budzyńska, żona majora rezerwy Eugeniusza Budzyńskiego, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. Irena Budzyńska prowadziła sanatorium Sanato w Busku. W trakcie okupacji niemieckiej zaangażowana była w działalność konspiracyjną. Prowadziła także lekcje historii w ramach tajnych kompletów. Udokumentowano co najmniej kilka przykładów osób narodowości żydowskiej, które przeżyły wojnę właśnie dzięki pomocy pani Ireny Budzyńskiej. Autorka przywołanego przeze mnie artykułu powołuje się także na kilka innych przykładów mieszkańców powiatu Busko, którzy w trakcie okupacji niemieckiej ratowali Żydów przed zagładą. Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułami w portalu przystanekhistoria.pl poświęconymi problematyce Polaków ratujących Żydów. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł masową mogiłę w lesie na warszawskiej Białołęce. Teren, który został nam wskazany przez świadka, który jesienią 1939 roku widział tutaj przyprowadzonych 12 mężczyzn, następnie zamordowanych przez Niemców. Świadek obserwujący to miejsce razem z siostrą jest pewien tego, co zachował w swojej pamięci. Wskazał nam miejsce, gdzie miał być ten masowy dół śmierci. Kiedy odkryliśmy to miejsce, okazało się, że mamy do czynienia ze szczątkami 35 osób, w tym dzieci. A to oznacza, że gdzieś tu w pobliżu musi być kolejny dół, być może jeszcze inne doły, gdzie są szczątki chociażby tych 12 mężczyzn zamordowanych jesienią 1939 roku. Przed nami konieczność rozpoczęcia dalszych poszukiwań na sąsiednich obszarach po to, żeby odnaleźć inne doły śmierci z czasów wojny. Sposób ułożenia tych szczątków tutaj wskazuje na to, że zamordowano ich w taki oto sposób. Najprawdopodobniej ofiary były zmuszone do wejścia do dołu, położenia się i wtedy do nich strzelano. Mamy tutaj dwie warstwy ofiar. Na tą pierwszą położono potem następną grupę i także rozstrzelano. Myślę, że dokładnie w ten sposób właśnie odbyła się ta egzekucja, mając doświadczenie z pracy, z poszukiwań ofiar niemieckich, możemy powiedzieć, że to typowa dla Niemców metoda egzekucji. Na sklepieniu jamy grobowej na samym wierzchu odnaleźliśmy trzy łuski mauzerowskie, broń używana przez Niemców powszechnie w czasie wojny. Odnaleźliśmy także butelkę po wódce z tamtego czasu, z tamtej epoki. Najprawdopodobniej oprawcy łagodzili sobie swoje stresy pijąc wódkę i potem rzucając tą butelkę na masowy dół śmierci. Podjęte z dołu śmierci szczątki zostaną zbadane. Być może odnalezione przy nich rzeczy osobiste pomogą ustalić, kim są ofiary. Wszystkie te działania podejmowane są nie po to, żeby podjąć szczątki z dołu masowego, tylko podjąć szczątki konkretnego człowieka po to, żeby za jakiś czas, miejmy nadzieję nieodległy, poprzez badania genetyczne przywrócić imiona, nazwiska ofiarom.
Sądzę, że każdy, kto w sobie odrobinę chociaż wrażliwości posiada przy takim dole, musi być poruszony. Zwyczajnie szczątki kobiet, mężczyzn i dzieci. Jak można być obojętnym, stojąc przy szczątkach dziecka, które ma nie więcej niż 5 lat i na jego nóżce widzimy ciągle zawiązany bucik, maleńki bucik. Jak można być obojętnym w sytuacji, kiedy widzimy dziecko, które miało nie więcej niż 2 latka leżące twarzą do ziemi? Albo jak można być obojętnym, stojąc przy szczątkach osoby, przy której widzimy ciągle warkocz. Warkocz, który przetrwał w tych warunkach glebowych tylko dlatego, że był dobrze, mocno spleciony. I ten układ, tą plecionkę możemy dziś jeszcze dokładnie zobaczyć. Opublikowana przez Instytut Pamięci Narodowej książka Henryk Sławik 1894-1944, biografia socjalisty Tomasza Kurpierza, przedstawia społeczną, zawodową i polityczną działalność Henryka Sławika. W 1939 roku znalazł się on wśród polskich uchodźców na Węgrzech. Tu stanął na czele Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad uchodźcami polskimi. Jako przedstawiciel rządu polskiego na uchodźstwie współpracował ze swoim przyjacielem Józefem Antalem, urzędnikiem węgierskiego MSW. Organizując jawną i tajną opiekę nad rzeszą wojennych uciekinierów, przyczynili się do uratowania tysięcy osób, w tym wielu polskich Żydów. Po wkroczeniu Niemców na Węgry w marcu 1944 roku Sławika aresztowano. 23 sierpnia został powieszony w obozie Mauthausen-Gusen. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza w dniach od 15 do 18 kwietnia 2021 roku na drugi Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia. Zaprezentowanych zostanie ponad 20 filmów z całego świata, w tym 4 produkcje IPN. Seansom towarzyszyć będą debaty i spotkania z twórcami, a także warsztaty dla twórców i amatorów. Festiwal będzie się odbywać w formule online. Więcej informacji na stronie www.totalitaryzmy.pl.